Cześć, witajcie. Dawno nie było wizyty w szklarni, także myślę, że w dniu dzisiejszym sobie nadrobimy tą niedogodność. Także zapraszam na film. Tu moje awokado. Ono w tym roku wypuściło bodajże 3 poziomy, czyli gdzieś urosło od takiego momentu, myślę, do, jak widać, z 20 cm. W każdym razie radzi sobie całkiem dobrze. Jestem z niego dumny, bo to jedna z roślin, które jako pierwsze, że tak powiem, wyhodowałem z nasionka. No i cieszy. Tu jest natomiast pomidor pepino od czarnego henka. Generalnie, jak widać, tutaj taka jakaś dziwna konstrukcja powstała. Tu też, nie wiem, czy przez wiatr, czy działalność mojej małżonki. Odnóżki mi po prostu wyskoczyły. Je powsadzałem sobie, gdzieś tu rosną w cieniu, powolutku. No ale jak widać, coś się tu podgryza. W każdym bądź razie, a tu dzisiaj z dumą zauważyłem, czy pamiętacie te papryczki Cheyenne, które siałem? To są właśnie papryczki. Jeszcze trochę im przyjdzie, tutaj przeważa i dlatego się wywraca ta. Także też cieszy, jak tutaj te mniejsze z tyłu, to może w zimie będą papryki, zobaczymy. Tu natomiast sobie nie radzą te granaty. Wyglądają, jak widać, chyba za dużo słońca mają, za ciepło im tutaj. Natomiast granaty z drugiej strony radzą sobie całkiem dobrze. Chociaż to też może być kwestia, że bym musiał je przesadzić do większych doniczek, bo trochę się męczą. Zdaję sobie z tego sprawę, tylko brak czasu. Tu natomiast jest ventricosum. Słuchajcie, przedtem on stał w tym miejscu, urósł do tego i musiałem go przestawić w to miejsce. No i jak widzicie, niedługo będę też go musiał przestawić, bo to po prostu zaczyna szaleć. Dlatego też nie chcę wsadzać za szybko moich bananów z zewnątrz do szklarni, żeby potem się nie rozszalały i mi sufitu tutaj nie atakowały. Kany jak kany, to już widać, przekwitają. Tak się właśnie czaję na jakieś nasionka, ale póki co, jeżeli chodzi o kany w środku, to nasionek zero, także może w przyszłym roku. Co jeszcze? Awokado to największe, to tu już szoruje po suficie, ma 2,40, tutaj szczyt szklarni ma 2,70, tak myślę będzie z 2,40, także i rozrasta się na boki, ekspansja trwa, szklarnia za mała, ale okazja sumo, a właściwie już trzy, to tutaj ładnie sobie rosną, ta wypuszcza następne liście w tempie błyskawicznym, ta już odnóżka podrosła, tutaj kana. No niektóre z tych kan to sięgnęły sufitu, kwiatki pod sufitem. Tu sukulenty omawialiśmy, także nie będę o nich mówił. Tu natomiast cavendishe ładnie się rozrastają, tutaj jest im dobrze w tej szklarni. Przy tych nawet, bo one tutaj tak troszkę w cieniu sobie wiszą. Jak widać, odnóżki wypuszczają. Może będą kiedyś bananki z tych cavendishe. Zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Ice cream, jak widać, cały czas ciśnie. Oczywiście doniczki mu jeszcze nie zmieniłem, ale może w przyszłym sezonie. Może go zostawię tak, jak jest na ten sezon. No ale okazja, sumo. Zobaczcie tutaj, ten niż sięga tak już na 2 metry wysokości. Przycieszy oko. Tu jest natomiast roślinka mojej małżonki. Co to jest? Nie wiem. Jeżeli chodzi o moją małżonkę i pytam ją o nazwy roślin, to ona też mi często mówi, że nie wie i potem sam muszę się dowiadywać. Co to może Kasia albo ktoś inny napisze w komentarzach, co to może być. Zakupy roślinne są na razie wstrzymane. Brak miejsca. Kany w przyszłym roku będę chyba wystawiał na zewnątrz. No tu właśnie byłem ciekaw, czy mi się uda uzyskać nasiona. A i tu jeszcze jest to tegoroczny zakup. Hedysium Dr. Moy. Kurczę, te łacińskie, myślę, że to jest łacińska nazwa. Niektóre są takie, że można sobie język połamać. Nie wiem, czy pamiętacie, jak przywiozłem, to było gdzieś takie i teraz jest dwa razy większe. Też chyba jest jakiś
tropikalna niespodzianka, która rośnie bardzo szybko, ale przekonamy się w przyszłym roku, co to z tego będzie. Pamiętacie pasażera na gapę? Pomidorka, który mi wyrósł nie wiadomo skąd, w doniczce skany. Ja go zostawiłem i sobie pasażer na gapę jeszcze trochę i wypuści pomidorki, myślę. Nic, zobaczymy. Nie wiem, czy w szklarni nie będę robił jakichś renowacji niedługo właśnie, no żeby zrobić właśnie miejsce i przygotować też pod sezon zimowy. No ale prawdopodobnie to będzie jak zwykle wszystko na ostatnią chwilę. O, tu już dzisiaj mnie małżonka ściga, żeby tam jej przegolić lebogryzarką. Także to na tyle. I to by było na tyle. Ja wam życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnym filmie. A tu jeszcze właśnie te namiociki dla pomidorów, o których mówiłem w poprzednich filmach.